Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie w imieniu Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego na spotkaniu z panią Agnieszką Słodkowską, autorką tych prac, tych pejzaży, które możecie Państwo podziwiać. Jest nam bardzo miło, bardzo się cieszymy, że możemy gościć panią i pani dzieła. No i zapraszamy wszystkich na spotkanie. Oddaję głos. Autorce. Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że zechcieliście przyjść na moją wystawę. Cieszę się też, że osoby z daleka dosyć zechciały przyjechać. Bardzo wielkie podziękowania, gorące podziękowania dla Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, dla pani Eweliny, która pomagała przy wystawie. Dla pana Michała, który tutaj jest z kamerą, strasznie mnie to stresuje, który kręci tutaj relacje z tego wernisażu dla portalu Prawy Górny Róg. I do mojego męża też podziękowania wielkie, które czuwa nad takimi rzeczami jak plakat, wizytówki, różne takie rzeczy i zawsze wspiera mnie bardzo, bardzo mocno od wielu, wielu lat. Także. Co mogę powiedzieć? Cykl Polskie Pejzaże powstał tak naprawdę, może nie z przypadku, ale pierwsze pejzaże malowałam jeszcze w liceum plastycznym. No to były jakieś tam drobne rzeczy, potem studia. I dopiero w takim życiu dorosłym odkryłam, że jest to jakby jedna z większych fascynacji dla mnie. Odnajduję się w pejzażu bardzo dobrze, mam nadzieję. Początkowo były to raczej rzeczy dosyć egzotyczne i sporo podróżowałam, dlatego powstały najpierw cykle takie jak japoński cykl, francuski, norweski, były jakieś kilka różnych obrazów z Francji, z Portugalii czy z Hiszpanii, natomiast w trakcie cały czas miałam jakiś niedosyt i tam gdzieś kiełkowała taka myśl, że chciałabym się wypowiedzieć w temacie, który jest mi bardzo bliski mojemu sercu. I w sumie pracując już nad tymi cyklami, które wymieniłam, w międzyczasie robiłam sobie takie przerwy i zajmowałam się czymś rodzimym, czymś bliskim. I czy to były momenty wyjazdowe, a to na plenery, czy do znajomych gdzieś po Polsce, czy do rodziny. W każdym zakątku praktycznie naszego kraju gdzieś dostawałam takiego totalnego olśnienia i nie mogłam tego nie zapamiętać, nie przetworzyć, nie namalować i tak powoli narodził się ten cykl. On w dalszym ciągu się rozwija, te prace powstają. Tutaj zaprezentowałam te, które mam, część rozeszła się po Polsce, po prostu, z czego jestem bardzo zadowolona i dumna. Mam nadzieję, że każda następna praca, która przybędzie, będzie jeszcze lepsza. Co mogę powiedzieć jeszcze? Proszę Państwa, no, zapraszam do oglądania, do częstowania się i mam nadzieję, że się Państwu spodoba. Dziękuję bardzo. Czerwca. Właściwie do 29, bo 30 to 30 to jest sobota, będziemy zdejmować. Do 29 czerwca można oglądać obrazy. Od 9 tak do 15.30. Można tutaj przyjść. Powiedz mi, ten obraz, gdzie został namalowany? Kazimierz. To jest Kazimierz. Nie, ja po prostu wcześniej robiłam szkice, głównie takie szybkie malarskie, ale często jest tak, że po prostu nie mam na to czasu. Nie miałam siły też tego wszystkiego dźwigać na górę, naprawdę. To nie mają nic dzieci, ale traktuję bardzo często aparat fotograficzny, albo po prostu nawet telefon jako szkicownik. I robię sobie zdjęcie, ale ja na to patrzę. Ja to połykam, przeżywam, potem dojrzewa we mnie, czyli pomysł mam praktycznie już od razu, dopiero jak przyjdę do domu. No to są miejsca, które są mi bliskie, które bardzo jakoś emocjonalnie są we mnie i myślę, że nie wiem, może dlatego do innych to od razu przemawiają, bo one są po prostu szczere, bo ja to kocham. Mam pana przepytać podobne z wystawy. Mnie? Tak, nie wiem, tak pani Joanna powiedziała, że mam pana przepytać z wystawy. Nie, ja to w ogóle jestem nie... nieobiektywny, bo ja z tymi obrazami żyję na co dzień.
Także mnie one się już opatrzyły, podobają mi się bardzo. Nie ma ludzi obiektywnych, wszyscy są subiektywni. No zawsze tak. Jest jakieś widzenie kogoś. No tak, no to jest widzenie kogoś, kto żyje z tymi obrazami na co dzień. Prawie jak autorka. Ale zawsze widzę, mogę w nich zobaczyć coś nowego. Nawet to oglądając je na co dzień wielokrotnie. No, niektóre z nich wiszą u nas w domu, część jest w pracowni. Ale nawet te, które wiszą i codziennie oglądam, a ostatnio zawiesiliśmy ten obraz z zachodzącym słońcem, który wisi, ten malutki, w naszej sypialni. Pani od razu poznała, że to Radzieją. Tak. Jak piękne. Oryginalne. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, nie wiem, patrzę. Dziękuję bardzo. Piękne jest, proszę. Kompozycja. Przepraszam jeszcze, bo jeszcze... Bardzo dziękuję. Dobrze. To już, dziękuję.